Cześć, ja jestem Jacek i witam Was na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dziś zajmiemy się taką oto szlifierką kątową marki Parkside z Lidla. Zapraszam. Ten był zupełnie inny, dzisiaj miało być co innego. Natomiast jest 16 stycznia, widziałem w ofercie Lidla, że od 18 one pojawiają się ponownie. Po raz czwarty. Ta, którą mam w tej chwili, jest zupełnie nowa, nieużywana. Ale jest to moja druga. Poprzednia niestety nie chciała być ze mną dłużej. Po prostu zostawiłem ją kiedyś na robocie, zupełnie o niej zapomniałem. Byłem z niej na tyle zadowolony, że postanowiłem kupić następną. No i jest. Także zaraz zobaczymy, co jest w zestawie. Wszystko przychodzi w takim pudełku. Rozmiar jest standaryzowany, bo mam też szlifierkę taśmową Parkside'a i jest to dokładnie ta sama wielkość pudełka. W środku są instrukcje obsługi. Sama szlifierka. Rączka. Klucz. I taka zwykła tarcza startowa. Kartonik sobie odstawimy, już nie będzie nam potrzebny. Tarcza, która jest w zestawie, to 3 mm tarcza do metalu, 125 mm. W taki przychodzi zapakowana w tej szarej kopercie. Kilka słów o samej szlifierce. Maksymalna wielkość tarczy sugerowana przez producenta 125 mm. Płynna regulacja obrotów od 3 do 12 tysięcy. Przewód zasilający 3-metrowe. Blokowanie wrzeciona metodą spindle lock. Sama szlifierka trochę waży. Widać, że to nie jest zabawka. Uchwyt możemy przykręcić w tą aluminiową obudowę. Są do tego nagwintowane 3 otwory. Możemy go zamontować z góry, albo z lewej lub z prawej strony, jak nam będzie wygodnie. Wkręcany na standardowy gwint. Uchwyt jest, no, jest przyjemny w dotyku. Na pewno przy spoconych dłoniach nie będzie się ślizgał. Ja wróciłem właśnie z dworu. Moje ręce są dosyć zmarznięte, mimo wszystko naprawdę wygodnie się to trzyma. Osłona tarczy jest na takim zacisku, który dosyć mocno działa, bardzo mocno trzyma. Możemy ją sobie dostosować do takiej pozycji, jak jest nam wygodnie. Następnie zacisnąć. Jest wszystko w porządku. Łatwo jest też ją zdemontować. Wygodnie, po prostu odchylamy i ściągamy. Zasadniczo pracujemy z osłoną. Natomiast na razie do celów pokazowych ją sobie zdemontujemy. Oczywiście włączenie urządzenia nie nastąpi przypadkowo. Jest dwupunktowe. Najpierw musimy wcisnąć ten przycisk z boku i następnie dopiero możemy uruchomić sam silnik. Szczotki znajdują się tutaj z boku pod takimi plastikami, więc dostęp do nich jest dosyć prosty. Blokada wrzeciona u góry przyciskiem. Wciskamy, ono wpada jakby głębiej niż obudowa i wtedy wrzeciona jest w pełni zablokowana. Regulacja obrotów znajduje się tutaj, czyli w momencie, w którym pracujemy, tak na dobrą sprawę mamy ją pod palcem. Zaczyna się od 1, nie tak jak w niektórych urządzeniach od 0, jest 6-stopniowa.
I tak generalnie wygląda całe urządzenie. Klucz jest wygodny, wykonany jest naprawdę nieźle w porównaniu z innymi, które miałem do tej pory. Ten jest naprawdę porządny, jest to gruby płaskownik. Nie wiem, jak będą się zachowywały te piny, ponieważ jest to pewien rodzaj nitu. Natomiast jeśli chodzi o mocowanie, gwint standardowy. Mam tutaj nakrętkę od innej szlifierki kątowej. Wielkość ta sama i gwintu, i samej nakrętki, więc ona jak najbardziej pasuje bez problemu. Ponieważ spotkałem się z opiniami, że te urządzenia takie markatowe generalnie trzymają jakieś swoje standardy, w tym wypadku jest to na pewno nieprawda. Mam tutaj tarczę diamentową, taką standardową, kupną, lekko używaną. I ona oczywiście jak najbardziej pasuje. I wszystko działa tak, jak powinno. Podsumowując, sama szlifierka jest naprawdę fajna. Poprzednio pracowała ze mną przez kilka miesięcy. Kupiłem ją, bo była mi potrzebna do pracy. Akurat była w promocji w Lidlu, więc postanowiłem ją wypróbować. Ja za tą zapłaciłem 99 zł. I z tego, co widziałem w nowej ofercie, ona od poniedziałku również będzie za cenę 99 zł. Więc mogę ją śmiało polecić. Jeśli się podobało, zapraszam do obejrzenia innych filmów. Zapraszam również na stronę na Facebooku. Oczywiście zachęcam do dawania łapki w górę i do subskrybowania kanału. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.